postanowiłem zrobić taki projekt. Chciałbym Państwu pokazać, jakie są koszty zrobienia takiego słupka do ładowania auta jak najtańszym kosztem. Wszystkie elementy, które tu są, starałem kupować się od polskich, z polskich hurtowni, polskich producentów. Witam bardzo serdecznie. Nasz samochód Chevrolet Volta już znacie. Od pewnego momentu wpadł mi taki pomysł. Do tej pory moje auto było ładowane przez tą gniazdeczko tutaj w garażu. No i przyszedł mi taki pomysł, żeby właśnie to auto ładować ze własnego słupka na dworzu. I dlatego postanowiłem zrobić taki projekt. Chciałbym Państwu pokazać, jakie są koszty zrobienia takiego słupka do ładowania auta jak najtańszym kosztem. Oglądałem wiele aukcji internetowych i sprzedażowych takiego słupka i byłem zszokowany. Dlatego postanowiłem zrobić to zupełnie w inny sposób. I chciałbym Państwu pokazać, jak można naprawdę za niewielkie pieniądze zrobić fajną rzecz. Będę się starał tak naprawdę cały ten projekt zrobić przy kupnie i współpracy tylko i wyłącznie naszych polskich firm, polskich produktów oraz naszych wrocławskich zakładów rzemieślniczych i produkcyjnych. Także uważam, że można naprawdę zrobić to w rozsądnej cenie, a projekt ten będzie robiony z takich rzeczy z odzysku i moim pomysłem jest to, żeby w tej chwili jechać na złom, również wrocławski, tam gdzie sprzedaje się, ale również i kupuje się złom, ale również sprzedaje się elementy te, które można wykorzystać, jak to się mówi, ponownie, dać im drugie życie. I my właśnie będziemy dawali drugie takie życie rzeczom takim, które już są niepotrzebne, a można je wykorzystać ponownie. To co, wszystkiego dobrego, jedziemy na złom. Jesteśmy na złomie. Wsiadliśmy specjalnie po to, żeby tutaj z tej sterty wyrzuconych rzeczy wybrać coś, co nam się przyda do naszego projektu. Otóż postanowiliśmy, tak jak mówiłem, zrobić słupek do ładowania samochodu. No i tak się zastanawiam, z czego to zrobić, ale moim zdaniem najlepszym byłby element jakiś aluminiowy. No jest tego tutaj kupę różnych rzeczy, ludzie naprawdę cuda wyrzucają. Sobie pojedziemy po kolei, zawieszenia od samochodów. Ale z tego co wiem, na końcu tego jest taki dział, gdzie wyrzucają tylko i wyłącznie aluminiowe elementy i tam właśnie pójdziemy poszukać jakieś słupki. Zapytam się zresztą tego pana, że ma jakieś aluminiowe elementy, potrzebuje takie słupki, gdzieś tutaj dostaniemy. Bo wiem, że tam pod koniec gdzieś zawsze były jakieś elementy aluminiowe. No tam są, ale takich słupków teraz nie będzie. Rozumiem. Dobra, poszukamy. Dziękuję bardzo. Jest coś, co może nam się przydać. Właśnie tak się zastanawiam nad tego typu aluminiowymi profilami. Może coś fajnego wybierzemy. Tak naprawdę potrzebny jest nam taki wymiar jakiś około metr z kawałkiem. Widzę, że to są jakieś chyba burty od samochodu. To zaraz będziemy coś wybierać. Myślę, że coś tutaj znajdziemy, takiego, co by nam odpowiadało. Chcielibyśmy naprawdę coś takiego fajnego wyszukać, więc zaraz będziemy sobie wybierać coś.
No myślę, że ten element jest niezły. Weźmiemy sobie metróweczkę, przemierzymy sobie, czy... O, maseczka moja. Akurat w tym miejscu maseczki nie będziemy używać, bo tu jest małe skupisko ludzi. Dobra. Mierzymy. Mierzymy sobie ten słupeczek. No myślę, że teoretycznie możemy go wykorzystać. Na razie sobie go odłożymy na bok. O, tu coś mamy fajnego. Ktoś sobie odłożył, ewentualnie leży. Myślę, że ten jest do przyjęcia. Dobra, odkładamy go na bok. Ten szeroki też nie jest głupi. Bo cała istota jest na tym polega, że musimy do tego przykręcić nasz słupek, ale to musimy wszystko zmodernizować. Dobra, szukamy dalej. Może coś fajnego jeszcze znajdziemy. A jest tego bardzo dużo. Więc na pewno chcielibyśmy wziąć coś takiego, które jest w miarę w bardzo ładnym stanie. Nie wymagałoby jakichś tam malowań. Zresztą aluminium nie ma sensu malować. No to jest taki dość ciekawy element. Odłożymy sobie na bok. Bo tak naprawdę oprócz tego, że złom skupuje, to również sprzedaje różnego rodzaju elementy żelazne, aluminiowe i tutaj, o, tu jest taki fajny, bo ma fajny profil taki, z takim brzegiem. Myślę, że to też nie będzie głupie. Tak naprawdę weźmiemy ze dwa takie słupki. Dobrze byłoby, żeby bardzo były podobne. O, szeroki na 10, wysoki na około, no zobaczymy, bo teraz co do tych słupków będziemy musieli pojechać do naszego kolegi Tomka, który spawa aluminium, jesteśmy wstępnie umówieni, nie ma go tej chwili w Ocławku, więc jeżeli przyjedziemy do domu, poczekamy, ma do nas podjechać. Witam Tomku, firma Budo Serwis, spawanie aluminium i żelaza. Tomku, tak. Jest taka sprawa, kupiłem na złomie takie właśnie kształtowniki i słuchaj, no, chciałem do tego zrobić jak najprostszym sposobem i chcę pokazać ludziom, jak można zrobić naprawdę super ładowarkę, czy ładowarkę, super słupek do ładowania. Słuchaj, no, zasada jest taka, ten kształtownik chcę, żebyś odciął mi, przyspawał w tym miejscu podstawę, żebym to mógł betonować, ewentualnie przykręcić na kołki rozporowe i u góry chciałbym zrobić taki daszek. Czyli patrz, trzymaj no to. Słuchaj, no, tu jest taki daszek z tego kształtownika. Tak, z tego kształtownika. I tak, tak to chciałbym zrobić, żeby to troszkę było szerzej, bo tutaj będzie założona skrzynka. Czyli mniej więcej obciąć to tak, tak mniej więcej to sobie tu przyspawać, prawda? Natomiast dolna część tego kształtownika również do wykorzystania jako podstawa, z tym, że co? Proponowałbym zrobienie tu z tej strony jakiegoś małego T, żeby to było w miarę, stabilne, nie? Także tak, tu bym chciał odciąć cztery śruby, ewentualnie wybetonowuję podstawę z betonu i przykręcamy to w ten sposób. I tu będzie założony gniazdo, ewentualnie, bo u mnie jest ładowarka w samochodzie, także nie muszę, ale można do tego założyć każdą ładowarkę, nie? To jest kwestia tylko grubości kabla. Wprowadzamy tutaj kabelek w profil, także uważam, że za niewielkie pieniądze można to zrobić. Oczywiście. No. Czyli co, jesteśmy umówieni, ja Ci te graty daję. Zarobię. Jak będzie gotowe, przyjeżdżam do Ciebie, pokażę jak to wygląda. Dobra. Ktoś dzwoni, czekaj no. O, Tomek dzwoni od słupków. Halo? No dzień dobry Panie Tomku. Zrobione słupeczki są, czyli możemy podjeżdżać. Patryk, zrobione są słupki do naszej stacji. Dobra Tomek, to my za jakieś... Bo jesteśmy w tej chwili na most, wjeżdżamy. To będziemy u Ciebie za jakieś 5 minut, bo to jest kawałek drogi. Także fajnie, dzięki, bardzo pozdrawiam. Czyli zrobiłeś wszystko, nie było problemów. No jakże mogą być problemy, no u Ciebie nigdy nie ma problemów. Dobra, na razie trzymaj się, cześć, czołem, pozdrawiam. No, słuchaj, no mamy zrobione słupki, więc będziemy mogli dalej działać. Także to jest fajne, zobaczymy jak on to zrobił, bo wiesz,
czasami, ale generalnie Tomek to jest firma solidna, także tutaj jeżeli chodzi o to, nie muszę się martwić, że to będzie źle zrobione. On ma tam odpowiednie spawarki do spawania tych aluminium, kwasu, także pojedziemy do niego i możemy spokojnie montować skrzynkę z bezpiecznikami, z licznikiem, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No, no dobra, to tyle, to jedziemy do Tomka. Oj, tutaj właśnie jest firma Budoserwis. Tu mają szyldzik, aczkolwiek podjedziemy do niego od tyłu, bo tam jest wjazd i tam będziemy mogli odebrać nasze słupeczki. Cześć. To widzę zrobione? Tak, zrobione. No powiem ci, że kurde, no niesamowite. No zobaczcie Państwo, z takiego byle czego można naprawdę zrobić coś wspaniałego. Solidność spawu, to jestem normalnie pod wrażeniem. Słuchajcie, i tak to ma wyglądać. To będzie montowane do... Spadek jest to... Tak, spadek jest trochę kiepsko widać, ale generalnie zobaczcie, 32 zł kosztowało to plus usługa pana Tomka, firma Budoserwis z Wrocławka. Naprawdę rewelacja. I do tego będzie przykręcona albo stacja ładowania samochodu, albo normalna skrzynka 220, tak jak u mnie. Także naprawdę rewelacja. Tomek, a ty jeszcze spawasz oprócz aluminium kwasówkę, nie? Kwasówkę i stal czarny. No, Tomek, ja z Tomkiem tu już pracuję bardzo długo. Ostatnio spawał mi kolektory wydechowe do jachtów. No rewelacja, wszystko jest ok. Panie Tomku, jestem bardzo zadowolony. Dzięki bardzo, do następnego razu. Zapraszam. Słupek już jest gotowy, przykręcony do bloczka betonowego, do tego jeszcze będzie to zalane. Kabel jeszcze nie jest wkopany, aczkolwiek kabel już jest przystosowany na tak zwany prąd jednofazowy 32 ampery. Po bokach są dwie listwy LED-owe z wyjściem kabli do podłączenia do zasilania, czyli do zasilacza 12 V. LEDy są 12 V, zasilanie kabli 2,5 kwadrat do właśnie stacji 32 amperowej. I teraz do zmontowania tego słupka naszego potrzebujemy przyłącze. I tym przyłączem jest stacja kupiona w firmie ELS Elektrotechnika z Bielawy. Uważam, że to jest chyba jeden z najtańszych i z najciekawszych przyłącz tego typu. Przyłącze składa się z SA i z licznika energii i dwóch gniazd 32 amperowych. Dodatkowo do tego właśnie, do tej stacji postanowiłem zamontować kupione na Allegro taki właśnie mierniczek. Jest to mierniczek pokazujący napięcie i prąd, pobór prądu w amperach. Czyli głównie chodzi mi tu o to, jeżeli podłączymy ładowarkę samochodową, będzie nam pokazywał, jaki prąd jest pobierany w danym momencie. Cały czas pokazuje napięcie i natężenie. Oprócz tego do zasilania LED potrzebne są dwa takie taki transformator. No i postanowiłem, że zasilanie tych diod będzie sterowane takim właśnie sterowniczkiem z pilota. Także można sobie spokojnie z domu z odległości światła załączyć lub rozłączyć. Do tego będzie potrzeba tego typu diody SMD. Diody są wodoodporne, które są właśnie tutaj w środku za tą aluminiową listwą. Tutaj za tą aluminiową listwą z takim kloszem zamkniętym. Także tak to wygląda. Następnym pomysłem, którym tutaj wpadłem, jest mocowanie przewodu od naszego kabla do ładowania samochodu. Zrobiony jest tu taki myk, rura, a ta część jest dokładnie od kleju, od wyciskania kleju i to będzie w ten sposób przykręcone dokładnie w tym miejscu i tu będziemy wkładać przewód od ładowarki po ładowaniu. Także tak to wygląda. Właśnie w tym oto przyłączu będziemy zakładać ten voltomierz i amperomierz. Tutaj jest zrobiona odpowiednia dziurka i ona będzie przymocowana
dokładnie w tym miejscu. To będzie zamknięte. O, tak to będzie wyglądać. Oczywiście w środku zmieści nam się dokładnie ten zasilacz. Zasilacz jest z wrocławskiej hurtowni i firmy produkcyjnej diody SMD. Właśnie te diody są z firmy ze Szpitala Górnego pod Wrocławkiem. Również sterownik sprowadzony przez tą firmę i handlowany na całą Polskę. Także ten oto zasilacz ma 40 amper. Można spokojnie zasilić 4 takie słupki, jeżeli chodzi o oświetlenie. Także 40 W. 40 W poboru prądu, czyli 10 W pobierają te dwa słupki świetlne, czyli prawa i lewa strona. Także tak to będzie wyglądać. Słupek, do słupka będzie przymotowany właśnie ten sterownik. Będzie mniej więcej tak to wyglądać. No nie będziemy pokazywać całej procedury montażu, bo każdy o tym wie. W każdym razie finalnie będzie wyglądać to tak, jak to widać na filmie. I teraz mamy pilocik, możemy sobie wyłączyć i załączyć. Możemy sobie wieczorem przygasić, przyciemnić światełko. Przyciemnić, zrobić sobie półmrok. Dokładnie tak. I możemy sobie rozjaśnić. I wyłączamy pilotem całe nasze oświetlenie ogródkowe i naszej stacji ładowania. Załączamy i przyciemniamy pilotem nasze listwy LED-owe i stacja jest w półmroku. I tak jak już widać, mamy tutaj woltomierz. Prawda, woltomierz pokazuje troszeczkę nieprawidłowo, nie wiem czemu, bo powinien nam pokazać normalnie 230 V. Pokazuje 220. Licznik energii. Już troszeczkę tutaj ładowaliśmy ten samochód, więc to widać, jaki mamy pobór w kilowatogodzinach. No i mamy odłącznik. Po odłączeniu wszystko nam gaśnie. W tym miejscu podłączamy naszą ładowarkę do samochodu. Ewentualnie kosiarkę i każde inne urządzenie na 220 V, obciążenie 16 A. Pozostało nam jeszcze tylko zalanie słupka betonem i wkopanie przewodu zasilającego. Słupek do ładowania samochodów elektrycznych, mojego samochodu elektrycznego, ale nie tylko. Słupek jest na tyle uniwersalny, że jest to po prostu zwykłe gniazdko 230 V, 16 A, które można stosować do naszego samochodu, do ładowania auta, również jako przyłącze do kosiarek, do jakiegoś typu, powiedzmy, zasilań oświetlenia, fontanny i tak dalej. W każdym bądź razie nasz samochód jest w tej chwili zasilany z tego gniazda poprzez oto to gniazdeczko. Wygląda to w ten sposób, że podpinamy sobie tutaj wtyczkę wewnątrz tego
urządzenia, mamy liczniczek, zabezpieczenie, woltomierz i amperomierz. Amperomierz pokazuje nam, ile w tym momencie, jakim prądem jest ładowany nasz samochód. Także ja może podłączę to teraz do samochodu i zobaczymy, jak to działa. O! I automatycznie za chwileczkę pokazuje nam prąd ładowania. O! Poinformowało nam połączenie około 14, no tak koło 16 amper. W tej chwili auto prawie jest naładowane, więc nie będzie tutaj wielkiego wskazania, on tylko tam doładuje. O, zaczyna nam prąd skakać. Ten woltomierz jest troszkę niedokładny. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie elementy, które tu są, starałem kupować się od polskich hurtowni, polskich producentów. Na przykład licznik jest produkowany w Jeleniej Górze, jest to polski wyrób. Również cała ta skrzynka była składana. Miernik jest co prawda mało, ale kupowany jest z Allegro. Także koszt mniej więcej takiego całego słupka wychodzi około 200 zł wraz właśnie z tą stacją. Ciekawostką jest to, że słupek oprócz tego, że jest słupkiem do ładowania, jest tak zwaną lampą ogrodową. Wygląda to naprawdę świetnie w nocy. Z boku są zastosowane specjalne LEDy w listwach aluminiowych i również kupione są z naszej wrocławskiej firmy, która produkuje diody, te SMD i całe paski LEDowe, które sprzedaje naprawdę na całą Polskę. Także jest to rewelacja. W środku jest również transformator zmieniający napięcie z 220 na 12, także tutaj jest to bezpieczne. Każde z tych urządzeń musi być uziemione i zasilane odpowiednim kablem. I teraz co do kabla. Jeżeli Państwo próbujecie zamontować sobie takową stację, zastosujemy sobie odpowiednią grubość kabla. Dlaczego? Bo ja w tej chwili mam tutaj stację tak zwaną jednofazową, ale można zastosować sobie instalację tak zwaną trójfazową o dużo większej mocy, bo w przypadku, kiedy będziemy mogli zmienić auto, wymagana jest tutaj na przykład stacja 64, 32 lub 16 amperowa. Mój samochód wymaga przyłącza tylko 16 amperowego, ale myśląc o przyszłości, pomyślcie Państwo zamontować sobie kabel o grubszym przekroju. I dlatego, jeżeli organizujecie sobie jakieś ogródki czy cokolwiek, myślcie o tym przyszłościowo. Czyli kupujemy przewód przykładowo dużo grubszy. Taką informację o przekroju przewodów i mocy dostaniecie w każdej hurtowni. Dlatego polecam, że w momencie, kiedy będziecie Państwo taki projekt sobie robili, zastosujcie odpowiedni kabel. Lepiej to przewymiarować, niż zrobić to ten przewód, przekrój tego przewodu za cienki. Także jest to naprawdę prosta sprawa, koszt całkowity, czyli tej oto stacji, słupka, LEDów, transformatora, czyli zasilacza do LED, to jest około 200 zł. Tu jest bardzo ciekawa rzecz. Jakbyście Państwo zobaczyli, tego typu mocowanie do przewodu na Allegro kosztuje około 900 zł. Jest tutaj wykorzystany bardzo ciekawy numer. Rurka aluminiowa, wewnętrzna część to jest pusta puszka po silikonie. Przykręcona w ten sposób. Dlaczego? Musi być to odizolowane ze względu na to, że w gnieździe może znajdować się prąd. Po, jak to się mówi, wyłączeniu z sieci, wyłączeniu od samochodu, zaraz sobie musimy tutaj podać komunikat, bo będzie nam trąbił. Wkładamy sobie takie gniazdko. O, wkładamy sobie wtyczkę od ładowarki do tego miejsca. Wyłączamy tutaj prąd i już w tej chwili mamy wszystko gotowe. Możemy sobie zdjąć, ładowareczkę zabrać do samochodu, ewentualnie zostawić tak jak jest. Także tak to wygląda. Jest to naprawdę świetna sprawa.
Wygląda to pięknie w nocy, bo oprócz tego, że jest to taki słupeczek, to jest również to lampą. Także myślę, że co do słupka było powiedziane wszystko, bardzo wyczerpujące. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, chcielibyście coś wiedzieć więcej, to bardzo proszę w komentarzach. To byłoby na tyle. Życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i do następnego naszego filmu. No i oczywiście łapki do góry i prosimy o subskrypcję, bo to napędza nas do nakręcania kolejnych filmów. Na razie. Pozdrawiam.